No ja myślę, że mecz to większość oglądała. Może powiem o troszeczkę z innego punktu zacznę. O myśli trenerskiej w Siarce Tarnobrzeg. Jak to spuszczają drużyny juniorów młodszych i starszych, a na siłę chcą awansować drugą drużynę. I nie wiem, czy młodzież lepiej rozwijać się ma z Resowią, z Mielcem, z Iglopolem, czy na Czarnej Lipie, jak my graliśmy, czy Kępie Zaleszańskim. Ale to jest taka tylko dygresja przed całym wywiadem. No, mecz myślę, że podobał się wszystkim, zacięty był. Jedna i druga drużyna chciała zwyciężyć. My, widząc troszeczkę przyszło młodzieży z pierwszego zespołu i widać było, że oni są wybiegani. Zrobiliśmy, że pierwszą połowę chcieliśmy z kontry zagrać i z drugiej przyatakować. No niestety jeden błąd w drugiej połowie z tyłu, przypadkowa bramka na 1-0 i już się posypała koncepcja. Nie było tej siły uderzeniowej w przodzie, bo mamy cztery drobne urazy i dlatego ta druga bramka to już przypadek był. Pociągnęliśmy na dwóch napastników, na trzech napastników, już końcówka chcieliśmy mimo wszystko wyrównać. I udało się, przegraliśmy, może nie ze zespołem lepszym, ale w tym meczu bardziej skutecznym i gratuluję Siarce Tarnobrzeg wygranej. Ale nie straciliście szans. Nie, nie, to nie chodzi o stracenie, tylko jest fakt jedno, wiadomo, że na sponsor, gdzie napisy mamy Transwik na presach, również, może nie mówię, że finansuje, ale wspomaga Siarkę Tarnobrzeg, a oni chyba w dniu imienin sobie wzięli to do serca i dali 8 zawodników z pierwszego zespołu tego, to by prezent zrobili swojemu sponsorowi. My graliśmy, dla niego chcieliśmy wygrać, pokazać z dobrej strony, jakbyśmy grali tak te mecze z drużynami z dolnej tabeli, to na pewno byśmy nie remisów mieli, mieliśmy przewagę 6 punktów wyżej i byśmy się nie pytali, z kim gramy, co i jak. No, było tak, że awans się robi z drużynami, którzy grają właśnie z niższej tabeli, się wygrywa, a nie remisuje. No i trudno, w zeszłej rundzie przegraliśmy jeden mecz, przypadkowo w tym sezonie jeden mecz w rundzie i myślę, że to był pierwszy i ostatni w tej rundzie. Cały czas walczymy o awans, czy będzie baraż, czy nie chcemy. Nie, nic na siłę, ale chcemy zrobić, żeby wrócić do okręgówki, bo niestety ja uważam, że szkoda tych chłopców i żeby się rozwijali i grali na tak zwanych kartofliskach i sędziowie dopuszczają jak w Lipie czy w Kępiu Zaleszańskim, że po kolana trawa, a ewentualnie przychodzą ludzie po piwie na boisko i tu nikt nie reaguje. I dlatego szkoda, no zobaczymy, no uda się, jest ok, nie uda się, będziemy walczyć. Ja jestem przekonany, że ten zespół zasłużył nawet tą grą i z innymi chwalą nas za grę, żeby ten awans był. Zobaczymy w jakim stylu, czy to będzie baraż, czy tego. Będziemy robić wszystko, żeby awansować. Nie uda się, nikt się jednemu drugiemu nie będzie krzyczał, trudno. Rzeczywistość jest taka, nie ten co pięknie gra, tylko ten skutecznie gra, wygrywa i awansuje. Dziękuję. Bardzo ciężki mecz, drużynie gości w zasadzie 90% wychowanków Siarki. Chłopcy się chcieli pokazać. Trzeba przyznać, że z tych wszystkich drużyn, z którymi graliśmy do tej pory, postawili zdecydowanie najcięższe warunki. Bramka zaraz po przerwie rzeczywiście nam bardzo pomogła. Dzięki temu uspokoiliśmy grę, mogliśmy utrzymywać się przy piłce, nie szarpać tą grę. Zrobiliśmy milowy krok do awansu. Jesteśmy na, można powiedzieć, autostradzie do Ligi Okręgowej. Przed nami 3 mecze. Trzeba je wygrać i dobrze zakończyć sezon. To znaczy z pierwszego składu był z pierwszego zespołu był Krupa, Bierzało, Księżniakiewicz, Kabała. I juniorzy, młodzi chłopcy, którzy wchodzą, Kamil Woźniak, Paweł Mróz, Bartek Wiktor i trenujący z pierwszym zespołem Michał Fornek i Kasper Matysiak. No właśnie, no może o tej myśli trenerskiej na koniec, jakby się ponownie zwrócił do trenera, możesz... W centralnej lidze juniorów aktualnie grają najlepsze zespoły w Polsce. Jest reorganizacja Centralnej Ligi Juniorów. Siarka, proszę mi wierzyć, będzie miała olbrzymi problem dostać się do tej Centralnej Ligi Juniorów. My w klubie obraliśmy inną koncepcję. Uważamy, że drugi zespół powinien stanowić chłopcy, zawodnicy z pierwszego zespołu i z juniorów i grać w jak najwyższej lidze. Na razie
nie udało nam się awansować do Ligi Okręgowej, ale pierwszym krokiem jest to, żeby do tej Ligi Okręgowej się dostać. Jak się tam dostaniemy, będziemy sobie dobrze radzić, w przyszłości pomyślimy o awansie wyżej. Ja tutaj nie chciałbym się spierać, ale różne są zdania, opinie trenerów, menadżerów na podstawie tego, czy lepiej, żeby młody chłopak grał w centralnej lidze juniorów i rywalizował z juniorami, bo teraz, nie wiem, czy Państwo wiecie, jest zmiana przepisów i w centralnej lidze juniorów aktualnie będzie grał rocznik 2001-2002, czyli rocznika 2000 w juniorach już nie ma. Co my z takimi chłopcami mamy zrobić? Naszym zdaniem Siarki Tarnobrzeg jest po prostu, obraliśmy inną drogę i patrząc na wyniki w drugiej lidze, patrząc na wyniki w Pro Junior System, uważam, że nasza droga jest właściwa. Jest to droga, którą podążamy, dzięki której utrzymujemy klub na powierzchni. Jest to droga, dzięki której co roku kilku chłopaków odchodzi z Siarki do pierwszej ligi, do ekstraklasy. Czy jest właściwa, okaże się za parę lat. My uważamy, że jest to dobra droga dla Siarki Tarnobrzeg.